Witam serdecznie Matylda. Matylda Sokół jest naszym gościem. Matylda, gratulacje, jesteś mistrzynią na Polish Junior Open Super Series we Wrocławiu. Jak się czujesz z tym? Bardzo dobrze. Jak doszłeś do tego finału? Graliście grupy, z tego co wiem. Tak. Nie wiem, jak doszłam. Wygrałaś wszystkie mecze? Tak. Pamiętasz jakiś ciężki mecz? Z Rosalią. Z Rosalią, no widziałem ten mecz. Chciałem zobaczyć ten mecz, piękny mecz. Wygrałaś 3-0? 5-setówka. 5-setówka, okej. Okay. Czyli 3-2. Pamiętasz, kto wygrał pierwszego seta? Ja. I później Rosalia, później znowu ty, znowu Rosalia. Tak. Czyli klasyczny pojedynek best of five. Matylda gra rok, tak? Rok? Matylda gra rok. Bardzo dobrze trenuje, bardzo mądrze. Rodzice są mocno zaangażowani w twoje treningi. Mama jest fizjoterapeutką, tak? Dobrze mówię? Tak, bardzo dobrze. Pracujesz też z mamą? Czasami. Czasami. Twoim trenerem jest Honza Mutina z Czech. Pozdrawiamy Honzę. Honza, dobra robota. Dobra robota razem, bo to jest też twoja robota. Powiedz, jak ty się trenujesz z Honzą? Dobrze, bardzo dobrze, miło. Co ma takiego Honza dobrego w tych treningach? Dlaczego on jest takim dobrym trenerem? Na pewno uśmiech i zawsze się z nami śmieje, więc... Okej. Okay. Tak. No i chyba podejście. Podejście. A coś takiego... Czego cię nauczył Honza? Czegoś nowego? Polskiego. Polskiego co? Języka. Ty jego chyba nauczyłaś polskiego języka. Tak. Okej. Okay. Matylda, jak trenujesz? Przypomnij, no bo mieliśmy wywiad ostatni, kiedy to było? Na Mistrzostwach Polski. Na drużynowych? Nie, indywidualnych. Na indywidualnych, okej. Okay. Co się zmieniło od tamtego czasu? Gram w drużynie. W jakiej? W Legii Warszawie. Wow. I co? Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze, powiedz mi twoje plany na przyszłość. Będziesz grała jakiś turniej niedługo? Z tego co wiem, to w Czechach grasz jakiś turniej? Tak, a potem nie wiem gdzie. Okej. Bardzo, powiedz, jak ty robisz, że jesteś na korcie taka uśmiechnięta zawsze, nawet jeżeli przegrywasz, nie ma łez, jak sobie z tym radzisz? Dobrze, nie. Jakoś mówisz do siebie na korcie, czy jak to jest? Jak utrzymujesz taką koncentrację? Gram. Tylko grasz. Lubisz squash? Bardzo. Co trenujesz jeszcze poza squashem? Basen? Basen. I? Nic. Przygotowania motoryczne, z tego co słyszałem, coś tam zaczynasz robić, tak? Widziałem zdjęcia ze sztangą twoje. Robisz grupowe zajęcia? Chodzisz dalej na te zajęcia, czy już koniec? Koniec, na inne. Proszę? Inne, indywidualne. No, z dwoma dziewczynkami. Okej. Okay. Co byś powiedziała dla takich dziewczyn i chłopaków jak ty w twoim wieku, żeby grali tak dobrze jak ty? Co jest kluczowe według ciebie? Zabawa. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Matylda Sokół. Gratulacje jeszcze raz. Mistrzyni na Polish Junior Open do lat 11. Brawo. Dziękuję. Może kogoś pozdrowić? Całą klasę na pewno. Ze szkoły. I rodzina. Super, bardzo dziękuję. Piąteczka.